Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy naleśniki ruskie. Potrzebować będziemy 2 jajka, szklankę mleka, szklankę wody. Tutaj mam 3 łyżki stopionego masła. Na tej patelni później będziemy smażyć naleśniki. To naleśniki smażymy na suchej patelni. Doprawimy solą i pieprzem. Oraz dodamy 2 szklanki mąki pszennej. Szklanka o pojemności 250. I ciasto naleśnikowe bardzo dokładnie zarabiamy. Pozostawimy na 30 minut, aby odpoczęło. A na farsz będziemy potrzebować. Tutaj mam szklankę opłukanej kaszy gryczanej i dodałam 2 łyżki masła oraz sól do smaku. Zalałam wrzącą wodą, 2 szklankami wrzącej wody i gotuję, aż kasza wchłonie wodę, tak około 10 minut, a później przykryję i pozostawię w ciepłym miejscu. Oprócz tego będziemy potrzebować 20 deko sera białego, 1 cebulę i 5 pieczarek. Pieczarki zetrę na tarce o dużych oczkach i podsmażę z cebulą. Później wymieszam z serem i kaszą. Ciasto naleśnikowe już odpoczęło, odpowiednia gęstość i teraz będziemy wlewać na patelnię. Wlewamy porcję ciasta i rozprowadzamy po całej powierzchni i smażymy z jednej i z drugiej strony na zmniejszonym płomieniu. A tutaj mam ser biały, ser pokruszę widelcem. Podsmażone pieczarki z cebulą dodaję oraz kasza uprażona i farsz zmiksuję. Doprawię solą i pieprzem, solą mniej, ponieważ już żeśmy doprawiali, ale solą i pieprzem. A tutaj już mamy pierwszy naleśnik. Tak wygląda, usmażony. I tak zrobię z pozostałym ciastem. A farsz zmiksuję. Farsz już mam zmiksowany. Naleśniki usmażone. I teraz będziemy nadziewać naleśniki. Naleśniki są cieniutkie, z jednej i z drugiej strony usmażone. I dajemy porcję nadzienia. Zakładamy brzegi i zwijamy w ten sposób. I tak wygląda naleśnik. I naleśniki obsmażymy na tłuszczu. Ja już tutaj rozgrzewam tłuszcz dowolny. Ja dodałam niewielką ilość masła, ponieważ masło podkreśla smak, ale jeżeli nie lubimy, to możemy na ulubionym tłuszczu obsmażyć naleśniki. Dajemy nadzienie i zwijamy. I tak zrobię z pozostałymi naleśnikami. Dam na rozgrzany tłuszcz. Zawsze obsmażamy, że należy dać na rozgrzanej tłuszcz. Gdybym zrobiła na samym maśle, masło by mi się paliło, ale jeżeli połączyłam z tłuszczem, to będzie tak. I obsmażam naleśniki na złoty kolor. Z jednej i z drugiej strony. Naleśniki już mam obsmażone na złoty kolor i zdejmujemy na ręcznik papierowy. Zawsze kładziemy tą stroną zwijaną do smażenia. I tak wyglądają naleśniki ruskie. Przekroimy, o ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Naleśniki ruskie tak wyglądają w przekroju.